Panie i panowie, przed wami Whisky Update News. Zaczynajmy. Woodford Reserve wydaje nową edycję Double Double Oaked. Nelson Green z Tennessee wprowadza bourbon z beczki po syropie klonowym. Glen Alaci prezentuje nową gamę torfowych, pojedynczych słodów wykończonych w różnych kombinacjach beczek. Natomiast Lodestar, założony przez kuzynów i weteranów branży rozrywkowej, debiutuje na rynku. To tylko niektóre wydarzenia minionego tygodnia w świecie whisky. Teraz zapraszam was do dodawania lajków i subów, niech się treści niosą. A ja jestem Mike i lecimy z tematem. Woodford Reserve Double Double Oak to bourbon, który przychodzi dodatkowo roczny finish w mocno prażonym, lekko zwęglonym nowym dębie. Wydanie to jest mocno ograniczone, jak również jest jednym z najbardziej poszukiwanych wśród Woodford Reserve. Dla zainteresowanych sprzedaż już się rozpoczęła, natomiast dostępność wyłącznie w destylarni w Kentucky z limitem 2 butelek na osobę. Więcej szczegółów na temat Woodford Reserve Double Double Oak znajdziesz na grafice, a my w tym czasie lecimy dalej z tematem. Buzzard's Roots to przede wszystkim niezależny blender i rozlewca, który w zeszłym roku otworzył mikrorozlewnię w Louisville. Buzzard's Roots to amerykańska whisky, która powstaje z zacieru składającego się w 75% z kukurydzy, 21% to żyto, natomiast 4% to jęczmień. Whisky leżakuje w zużytych zwęglonych beczkach dębowych i choć sam zacier bardziej pasuje do bourbonów, leżakowanie właśnie w tych beczkach nadaje jej oznaczenie jako amerykańska whisky. Mikel Tua, jeśli dobrze to wymawiam, to seria 5-letnich torfowych single maltów Speyside od destylarni Glen Alaci, wykonanych przez samego mistrza Billy'ego Workea. Tego pana raczej przedstawiać wam nie trzeba. Słód torfuje się do poziomu 35 ppm z wyjątkiem Turbo 2023 Edition, która jest torfowana do poziomu 71 ppm. Oryginalne Sherry One oraz Chinqua Pin One dojrzewają w różnych beczkach, podczas gdy wcześniej wymieniona Turbo dojrzewa w nowych beczkach z amerykańskiego dębu i Oloroso Sherry Hawkshead. Billy Walker rozpoczął produkcję spirytusu torfowego w Glen Alaci w 2018 roku, używając do tego celu torfu kontynentalnego, długiej fermentacji i starannie dobranych beczek, aby stworzyć unikalny, słodki oraz dymny styl. Przechodzimy dalej. Teraz będzie grubo. Nelson's Green Briar Cask Series została uruchomiona w 2022 roku i wprowadza na rynek bourbon Nelson's Brothers Classic, który wykańcza w beczkach po syropie klonowym. Seria ta obejmuje także wykończenia po sherry, koniaku, miodzie oraz Mauverde, a każde z nich jest ściśle limitowane i dostępne wyłącznie w destylarni w Nashville. Whisky wykończone syropem klonowym zyskały ostatnio popularność, ponieważ destylarnie chcą dodać do swoich bourbonów oraz whisky żytniej naturalny akcent słodkiej słodyczy syropu klonowego. Lodestar to połączenie prostego bourbonu wysokożytniego oraz amerykańskiej whisky. Lodestar z siedzibą w Kalifornii jest wspierany przez Distill Venture należącego do Diageo, który pragnie zbudować kolejną dużą markę napojów spirytusowych. Kuzynki oraz współzałożycielki Lodestar, czyli pania Anna Axter oraz Wendelin von Schroeder, pragną, aby Lodestar wysunął się na pierwszy plan jako marka whisky należąca do kobiet. Jak informują panie, pierwsze wydanie nadaje się zarówno do picia w koktajlach, jak i słynnego popijania osobno. Na dziś to już wszystko w temacie. Nie zapomnij o łapce w górę i do następnego spotkania z Whisky Update.